zmiany uchwały nr 25, łamane przez 252 w sprawie ustalenia listy rankingowej w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok. W związku z tym, że właśnie ulica Bandurskiego, Lesista, Narzymskiego są ujęte do realizacji właśnie w puli zadań inwestycyjnych, czyli w Komisji Planowania Przestrzennego, zarząd postanowił wykreślić je z listy rankingowej chodników. One są automatycznie w dwóch miejscach, te same ulice. I tak, żeby zrezygnować z chodnikowej. Słucham pani Małgorzata. Ja mam dwa pytania. Po pierwsze chciałam zapytać, jaka jest opinia stosownej komisji w tej sprawie. A po drugie chciałabym wnioskować, żeby ulicę Bandurskiego pozostawić na liście remontu chodników, a wykreślić ją z tych prac remontowych drugich chodników i oświetlenia, dlatego, ponieważ ta ulica Bandurskiego no nie, to jest krótki odcinek od Maniuszki do Brodowicza. My w Komisji Ochrony Środowiska mamy zabezpieczone środki na zieleń, a obawiam się, że w pozycji, na której się znajduje właśnie na tej liście, to nie będzie miała możliwości na realizację. Nie, nie, nie. Ja rozmawiałam z panią z Zikitu i powiedziała, że prawdopodobnie wszystkie zadania zostaną raczej na 100% zrealizowane z Komisji Planowania Przestrzennego i Bandurskiego. Też nawet mam wyceny tych zadań. Jeżeli chodzi o ulicę Bandurskiego, to będą dwa odcinki remontowane. Znajdują się na liście rankingowej. Tam są dwa odcinki ulicy Bandurskiego i to ma, chodzi o dwa odcinki. Jak chodzi? Przepraszam, jeszcze raz. Ja mam... Jeden od Brodowicza do Moniuszki. Od Brodowicza do Moniuszki. To znaczy, jeżeli chodzi o ulicę Bandurskiego, tą drugą część będzie zrealizowany projekt przy okazji. Ale, tak pani Ewa Turek nam przedstawiła. Ale moment, chwileczkę. My mamy, że rezygnujemy z remontu chodników Bandurskiego, strona korzysta od Brodowicza do Moniuszki. I o tym mówimy. Tak. I ja już pan o tym jednym, proszę. No wiem, że o planowaniu, tylko że w planowaniu jest na którejś tam pozycji. Ja się obawiam, że po prostu może... Wszystkie te cztery ulice będą zrealizowane z Komisji Planowania. Pani Ewa tutaj przedstawiła wyceny tej ulicy, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne i wszystkie cztery ulice będą zrealizowane. No to nie dobrały żadne kosztowe. Nam zależy na tym, żeby zrobić jak najwięcej, żeby po prostu nie zdarzyła się taka sytuacja, że z powodu braku środków, wyczerpania się środków z puli bądź do inwestycji, bądź do chodnikowej, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że te ostatnie ulice po prostu się nie zrealizują ze względu czysto formalnych. Powtarzam, nie dotarły do nas kosztorysy, więc jeśli by dotarły, to moglibyśmy się w tej sprawie wypowiedzieć. A w tej chwili to jest podejmowanie decyzji przedwczesne. Dlatego sensowne jest to, co zaproponowała Małgorzata, z tego względu, że takie rozwiązanie zwiększa szansę realizacji tych ulic. Tym bardziej, a tu szczególnie widzę, że na ulicy Bandurskiego, że porozumieliśmy się w dwie komisje, a więc Komisja Komunalna i Komisja Środowiska, to będzie działanie wspólne. W ten sposób otworzymy i zieleń, która tam jest w fatalnym stanie, i chodnik, i zostanie zrealizowany bezpiecznie. Więc w tym kształcie ta uchwała ryzykujemy ulicę Bandurskiego. Dlatego albo proponuję głosować przeciw, albo tak jak koleżanka zaproponowała, wykreślenie tutaj tej ulicy Bandurskiego z tej konkretnej uchwały.
myślę, że... Ale to co, żeby wtedy zostawić w dwóch miejscach ulicę Bandurskiego i w komisji planowania? Właściwie mogłoby tak zostać. No to nikomu by nie przeszkadzało. Ta koło jest nadmiarowa. Ona zmniejsza szansę na realizację tego, co no, mogłoby tak być. Natomiast może być też taki wariant, że wykreślamy tutaj mamy ulicę Bandurskiego z tej uchwały. Wykreślamy. Nie możemy się usuwać. To jest też dobry wariant. Ale w ramach remontów jest przewidziane jezdni i chodników, tak? Tak, tamtych. To jest wycenione Bandurskiego. Ale nie dotarły do nas kosztorysy. Do mnie też dopiero dotarły, teraz, dzisiaj. Jeżeli chodzi o ten harmonogram wycen kosztorysów, to faktycznie dostaliśmy go dzisiaj, ale ulica Bandurskiego, ja się dowiedziałem, że jest wnioskowana do budżetu i w zasadzie zadań inwestycyjnych. Ona już jest po prostu złożona wnioskiem do monitorowania i do realizacji, do budżetu, z komisji i jest odpowiednia kwota tam. I to jeszcze zadanie na Bandurskiego musi zostać na liście z planowania przestrzennego, ponieważ my musimy zachować to 35% na inwestycje. Bo jeżeli byśmy zrezygnowali z tej ulicy na To bardzo sensowne w tym momencie, to bardzo sensowne jest, żeby tego w ogóle dzisiaj nie głosować. Niech to zostanie na dwóch listach i nikomu to nie będzie przeszkadzało. Ja tutaj się z nim nie zgodzę, ponieważ jest kilka punktów, które bym chcieli uwzględnić. Dyskusja na ten temat była, więc pierwsza sprawa, jeżeli mamy w ogóle... Przepraszam. Jeżeli w ogóle uwzględniamy opinię, jeżeli tutaj w jednych przypadkach uwzględniamy opinię ZIKIT-u, uwzględniamy opinię pani Turek, w drugich na przykład nie uwzględniamy, to się na coś musimy zdecydować. Ja uważam, że jeżeli decydujemy się i dotarło do nas potwierdzenie, że są w stanie to zrobić, ja również mogę powiedzieć tak, jako radny, który wnioskował o remont ulicy Narzewskiego i Lesistej od lat. W związku z tym sam powiedziałem tak, zgłośmy do tego. Rezygnujemy z jednej, żeby było w drugiej, ponieważ tam to jest inwestycja, tutaj są to remonty. W związku z tym my musimy w jakikolwiek sposób jednak działać konsekwentnie. Panie, ja uważam, że już pomijając ten fakt, w jaki sposób ta lista tych zadań została stworzona, o czym już rozmawialiśmy i tutaj była na ten temat dyskusja, bo to było ad hoc. Wszelkim procedurą i jako uchwała zarządu wszyscy zostali tu zaskoczeni. Mówię o liście, która nazywa się rankingowa, nie wiem też skąd się tam ten przymiotnik w tym momencie znalazł, bo tam żadnego rankingu nie było. Mówię o tych zadaniach planowanych jako inwestycje. Pomijając już to uważam, że w tej sytuacji nie ma sensu, że tak powiem, usuwać tego zadania. Natomiast tam jest szansa, że to zostanie zrealizowane, a jeśli to zadanie nie będzie ujęte na liście remontu, to jest szansa, że kolejne jakieś tam, prawda, się chodniki zrobi, czy remonty. Dwa razy na pewno tego samego chodnika nie zrobi. Nie będzie remontu, ale po co to dobrze? No właśnie, po co to miało w dwóch miejscach, jakby nie było teraz. Dlaczego? Dlatego, że to zwiększa szansę na realizację tego chodnika. A na tym nam zależy. Pani Małgorzata Słupowska. Ja uważam, że z racji tego, że tak późno spłynęły te kosztorysy, powinno to wrócić do komisji. W komisji spokojnie powinniśmy porozmawiać i podjąć decyzję na następnej sesji. Że się nie zapoznała. A tak naprawdę to tylko to, co Państwo mówicie, że z kosztorysu, no każdy powinien dostać ksero, żeby wiedzieć, jakie są dane. No jest to nieprzygotowane. Jak jest nieprzygotowane, niech wróci do komisji i komisja przedyskutuje, wyrazi swoją opinię i się podejmie na następnej sesji. Czy wynika z tego jakaś pilność? Pani Małgosiu, czy to musi być dzisiaj, czy to jest musimy pilne? To dzisiaj głosować? Znaczy, no... Głosować, jutro w głosować jeszcze. Nie, to jeszcze mała poprawka. Dzisiaj dopiero przyszły kosztorysy.
dlaczego? Ja chcę robić, co nie chodzę, pani coś posłucha. Ale jak my zagłosujemy, dzisiaj to coś się stanie, czy nie? Nic się nie stanie. To samo się stanie. Przecież jeszcze nie będą robić. Najwcześniej za pracę wezmą się... A może coś nowego zrobi, to też jest tak. Może przerwę zrobić 5-minutową, pokazać kosztorys i... No właśnie, przecież nikt nie zmieni jednej cyfry w kosztorysie. Może Państwo się zapoznają z kosztorysem teraz. Cieszymy się, że weźmy... Ale nie możemy pracować, proszę Państwa, cały czas w ten sposób. No, ja protestuję, że teraz na chwilę, 5 minut, przerwa, zobaczymy, podejmiemy decyzję. Przecież bądźmy odpowiedzialni, co poważni. My decydujemy o ważnych sprawach. Ale może się uda, a jakby... No ale to nie jest uda, to nie jest przeszkoda. Nie przejdzie, to nie przejdzie, koniec. Nie chodzi o to, że... Uważam, że to jest szansa dla Wandowskiego. Inspektorzy jeszcze z Zikiku nie zrobili wyceny nawet na chodniku, w ramach chodników. Nic, tylko to ulicę, żeby mógł zablokować. Miejsce już chodników, to wtedy nam wezmą się do roboty, ale jeszcze prawdopodobnie będziemy... Jeżeli w ogóle dzisiaj to przejdzie, no to będziemy dodatkowymi przetargami. Naprawdę nic nas nie zmieniło. Śnieg jeszcze leży. Śnieg jeszcze, oni jak zaczną coś robić, to zresztą mają serce. Jeżeli ktoś chce złożyć jakiś wniosek, to bardzo proszę. Ja jeszcze mam tutaj poprawkę. Ale praca sama w sobie nie jest tylko pracą fizyczną. Jeszcze jest praca w urzędzie, gdzie ktoś chce po prostu puścić procedurę przetargową i procedura przetargowa ma pójść i w stronę zadań inwestycyjnych, i w zadań remontowych. Ja rozumiem. Ja rozumiem całą... w ten sposób nie wstrzymamy. Wiem, że nie wstrzyma się procedury jakby tej listy remontowej, bo urząd po prostu potraktuje to w automatyczny sposób, że on odrzuca te kolejne pozycje, które są zgłoszone już wnioskiem do budżetu tak naprawdę. Jest wniosek do budżetu na konkretne kwoty, na 4 chodniki, na 4 realizacje zadań. Jeżeli my to w tym momencie zrobimy, czy w marcu, to nie będzie żadnej różnicy. Proszę Państwa, czytam poprawkę pani Alicji Gołąb-Radziszewskiej do projektu zarządu w sprawie, tak jak tu w tekście, który omawiamy, wnosi się o zmianę paragrafu na paragraf trzeci, a w paragrafie drugim dodać zapis w liście rankingowej zadania powierzonego w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok. W punkcie czwartym wprowadza się ulica Grobowska 24, remont drogi dojazdowej przy budynku wraz z remontem chodnika. Może ja powiem faktycznie, ponieważ nie, proszę posłuchać, ponieważ wypadło to duże zadanie, prawda, całkowicie, więc w tej chwili chciałabym zrobić tylko dojście do bloku 24, chciałam prosić Państwa o poparcie i po prostu i ten kawałeczek, żeby mogła dojechać śmieciarka do tego, jestem zdenerwowana, przepraszam, do śmietnika i do budynku, żeby mogła straż pożarna, bo się tam zapadło, dosłownie przy tym bloku i to wszystko naprawdę będzie kosztowało niewiele, żebyście Państwo mi jednak pomogli przy tym, przecież całe zadanie wypadło, a teraz chodzi o to, że tam jest zapadlisko przy tym samym bloku, już nie chodzi o blok 26, tylko chodzi o blok 24, ten wewnętrzny, gdzie nie można dojechać ani śmieciarka, ani straż pożarna. Bardzo proszę o przyjęcie tego zadania. Zależy mi na tym. Bardzo Państwa proszę o poparcie. To naprawdę jest niewielka kwota, mam 40 tysięcy. Więcej na pewno nie. A było 550. Dziękuję. No mały kawałek drogi, tak jak przez ten pokój, żeby tylko tam gdzie się zarządzą, żeby samochody mogły dojechać do ludzi pogotowie i żeby mogła dojechać śmieciarka do śmietnika. Dosłownie niewielki kawałeczek się zapadło, no tak jak pokój ten. I po prostu no trudna jest sytuacja, bardzo proszę. No już wypadła całość, ale czy może Państwo jednak nie poprawicie. Ale czy wiemy, jaki tam jest koszt? No koszty nie został oszacowany, bo jak nie będzie przegłosowane, to... Nie mamy w ogóle kosztów, jeżeli chodzi o remont. No tak, zapadlisko może się okazać, że kosztuje dużo więcej. No to ja nie wiem. Tam ludzie mieszkają. Pani Maria. Ja myślę, pani Alicja, że jeżeli sytuacja jest taka, że ani pogotowie, ani straż pożarna, to jest sytuacja awaryjna i należy bardzo szybko do Zikitu alarmować, żeby ktoś tam się tą sytuacją zajął, bo jeżeli jest zapalisko, to w razie pożarna nie może interweniować, czy pogotowie, to wie. Nasza uchwała dzisiaj, za miesiąc miasto ją zaakceptuje albo nie, procedury ruszą, a coś stać się może.
Więc no, myślę, że to, jest, no ale to trzeba tak... To jest po prostu obniżenie terenu, trzeba to zrobić. No to nie jest tak, że jest dziura taka, że wyleci płytka, tylko po prostu jest obniżenie terenu, tam trochę nasypać ziemi i zrobić. No to nie jest słowo straszy pożarnej do pogotowia, żeby oni monitorowali. Żeby pogotowie monitorowało, to jest 8 lat już trwało. Całą naszą kadencję. No to najbardziej. No ale dlaczego nie możecie Państwo takiej naprawdę drobnej sprawy po prostu poprzeć? Ja nie rozumiem, że Państwo mnie oszukali i kiedy na lasu pracuje. Przecież po prostu to dlaczego Pan się no, proszę Państwa, proszę głosować na tej poprawce. To jest wniosek, żeby to... To jest większy obszar, pani Barek. Była pani powiedziała, że bo ja byłam teraz ostatnio na mieście i prosiłam pani, powiedziała, że wiadomo całości nie, że to nie jest możliwe. Proszę Państwa, pani turystek, proszę Państwa, zanim będziemy głosowali nad poprawką, no to najpierw musimy nad wnioskiem, który otrzymałam od pana Andrzeja Kalisty, pani Surkowskiej i od pana Świecha? Tak, jeszcze skomentuję ten wniosek. To proszę przeczytać, a skomentuję, dobra? Tak. Wniosek o wycofanie spod obrad i o skierowanie uchwały numer do Komisji Infrastruktury Komunalnej. Dlaczego? My nie wykluczamy, że po prostu wyopiniujemy to pozytywnie, ale musimy mieć pewne rozeznanie i musimy mieć pewność, że to naprawdę nie wyjdziemy na tym, jak zaczynamy tę prawa. Musimy spojrzeć na te kosztorysy wątpliwie to podyskutować i całkiem możliwe, że zaopiniujemy to pozytywnie, ale musimy mieć naprawdę lepsze rozeznanie. Głosujemy nad wnioskiem. Kto z Państwa jest za wycofaniem spod obrad i o skierowanie do komisji? Najwyżej pan dopisze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, dwa wstrzymujące. Wniosek nie został przyjęty. Teraz głosujemy nad poprawką. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem poprawki, pani Alicji? Zamiast odczytać jeszcze raz tę poprawkę? Wnosi się o zmianę paragrafu 2 na paragraf 3, a w paragrafie drugim dodać zapis w liście rankingowej zadania powierzonego w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok. W punkcie 4 wprowadza się ulica Grochowska 24, remont drogi dojazdowej przy budynku wraz z remontem chodnika. W jakim punkcie? Poprawkę. Jeszcze dopisać jeszcze jeden punkt. Poprawkę, to co pani Reszta przeczytała? Nie, to jest. Ale tam się zdecydowało, tam się wpisuje. Ale z czego się zdecydowało? Że w paragrafie do tego projektu uchwały, co mamy, paragraf pierwszy zostaje cały. Paragraf drugi zostaje trzecim, tak jakby, a paragraf drugi dodatkowo jest w liście rankingowej zadania powierzonego w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok. W punkcie 4 wprowadza się ulica Grochowska 24, remont drogi dojazdowej przy budynku wraz z remontem chodnika. Zamiast nikogo, żeby dopisać. W jakiej pozycji 4? Tam był ranking, tam było po prostu wszystko ustalane. No, ale przepraszam, wykreśliliście mi Państwo dojścia do dwóch budynków. Wykreśliliście mi Państwo całą drogę i wszystko, prawda? Zadanie za 500 mówiliście tysięcy. W tej chwili proszę o zadanie, które chodnik kosztuje 20 tysięcy i kawałeczek drogi, jak ten stół, drugie 20 i w sumie 40 tysięcy. Ja rozumiem.
pani, ale stanisz nikt pani niczego nie wykreślił. Aha. Tylko zdanie rzeczywiście jest drogie. Trzeba to przemyśleć dobrze i może być może się uda zrobić to w przyszłości. A nie będziemy co robić do ulicy Grodowskiej, bo na każdym posiedzeniu robimy ulicę Grodowską. Zróbmy przemyślaną decyzję w całej Grodowskiej. Niech komisja siądzie i rzeczywiście powie, bo na każdym zadaniu robimy Grodowską, robimy... Nie, ale o co chodzisz? Nigdy nie zrobione. No, nie ma się z wami zrobione. Nie, 30 lat. Ludzie, no przecież tak nie można. Nie, Krzysław Przeciąga. Odpowiem tutaj na pytanie, właśnie pytanie, wniosek Łukasza. Nie, myśmy to w tej chwili rozpatrywali z pełną świadomością. Ponieważ jeżeli wycofaliśmy coś, co jest wielkie, wycofaliśmy to ze świadomością, że nie stać nas. Ale pani Alicja składa propozycję, że w takim razie chociaż zrobić to, co przed chwilą tutaj słyszeliśmy, że stwarza zagrożenie dla ludzi, dla mieszkańców. W związku z tym ja nie widzę tutaj niczego sprzecznego, sprzeczności, że wprowadzamy jako punkt czwarty coś, co również będzie w inwestycjach i co jest szansa, że może zostanie wykonana. Nie jest to kwota naprawdę taka, jak była wcześniej. To jest dla bezpieczeństwa. Jest to niezależnie od tego ważne. W poprzednich latach było tak nam tutaj mówione, że ze środków na remont chodników można remontować chodniki, które są w pasie drogowym ulic gminnych. Natomiast to jest droga wewnętrzna. To nie jest droga kategorii gminnej. To tak było po prostu tutaj w poprzednich latach nam tłumaczone, że można robić, natomiast drogi osiedlowe można robić z inwestycji albo z priorytetów. Ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda, czy gdzieś to jest napisane, ale przynajmniej taka była praktyka. A to nie jest wspólnota, to jest wszystko gminne, proszę pana. Nie, 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 ale ja chciałam powiedzieć, że po przeglądach specjalnie jeździliśmy, wszystkie te drogi objechała komisja, przedstawiciele Komisji Infrastruktury Komunalnej z udziałem przedstawiciela ZIKIT-u i spisana została notatka z taką sugestią, żeby to włączyć do remontu, właśnie żeby to wykonać w ramach remontu ten dojazd, a nie robić wielkiej inwestycji. I taka notatka jest tu nawet chyba dwie w aktach rad dzielnicy. Niestety zostało to zmienione na inwestycje i no i teraz tak się mści. Natomiast absolutnie jestem przeciwna temu, żeby do jakiegoś do projektu uchwały wpisywać, żeby to wprowadzić na pozycję czwartą, ponieważ wszystkie te zadania były rankingowane i jeżeli mamy, no po prostu to jest po prostu dla mnie nie do pojęcia, żeby tutaj sugerować wprowadzenie na pozycję czwartą, jeżeli tam był przeprowadzony ranking wszystkich ulic. To można w pierwszym miejscu, można na pierwszym miejscu jest zresztą też ulica Grochowska. I żadne takie wpisać można ewentualnie, żeby to wpisać, ale nie na pozycji czwartej. Można coś takiego zrobić. To chodzi o inwestycje. Pani Sułkowska najpierw. Do mojej przedmówczyni się dołączam, dokładnie tak samo. Pani Maliszewska, proszę Państwa, ale ja zwracam Państwu uwagę na to, co zostało napisane w uzasadnieniu. Te dwie ulice, ulica Bandurskiego i ulica Lesista, są zarówno w zadaniach w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok, i są w budowie i przebudowie ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2013 rok. No proszę Państwa, no nad czym my się zastanawiamy? No to wyglądamy trochę niepoważnie jako Rada Dzielnicy, że wprowadzamy te same ulice na dwa zadania. Należy po prostu tą pomyłkę. Ja uważam, że to jest ewidentna pomyłka komisji. Należy tą pomyłkę po prostu poprawić, a nie deliberować nad tym przez godzinę. Pani Sułkowska. Ponieważ naprawdę już wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, każdy ma swoje wyrobione zdanie, składa w tym momencie formalny wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania. W takim razie głosujemy nad pani wnioskiem. Kto z Państwa jest za zamknięciem dyskusji i przejściem do głosowania? 3, 4, 5, 6, 7, 9, 19. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Głosujemy najpierw nad poprawką. Pani Alicji, kto z Państwa jest za wprowadzeniem poprawki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli poprawka nie została przyjęta. Głosujemy teraz nad projektem, całym projektem zarządu bez poprawki. Kto z Państwa jest za? Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto się wstrzymał? Raz. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt.